Witam serdecznie, Adam Goździewski z tej strony. Mamy dzisiaj 16 września. Jadę zobaczyć, jak zrobili ulicę Zamczysko, która została wczoraj otwarta, udostępniona do ruchu. No i chcę nagrać dla Was relację, żebyście wiedzieli, jak to wyszło drogowcom. Za bardzo nie poszerzyli, tak jak widać, była możliwość. Nowy asfalt jest położony, ale ani chodnika, ani pobocza tutaj nie ma. Także za dużo się tutaj nie zmieniło, poza nową nawierzchnią na tym odcinku, którym teraz jedziemy. Ale dla Fordonu naprawdę duży plus, że ta ulica została tutaj w końcu wyremontowana i zrobiona. Bo jest zawsze alternatywa, nie trzeba się pchać tą fordońską zatłoczoną, tylko można sobie ulicą Zamczysko, którą teraz właśnie jadę, dojechać od drugiej strony do Fordonu. No zobaczymy, jak tutaj dalej, bo z tego co pamiętam, to na jednym z odcinków tej ulicy było dosyć dużo drzew i te drzewa stwarzały jakieś niebezpieczeństwo na drodze. Było tam strasznie wąsko. Ogólnie ta ulica nie zmieniła swojej szerokości, że się tak wyrażę, czyli szerokość taka jaka była, taka została. Zostały też zastosowane, widać, progi zwalniające. Ale szkoda, że chociaż o te pół metra nie została poszerzona. Bo jednak jest tutaj wąsko cały czas, tak jak było. Się pod tym kątem ulica nie zmieniła. Następny próg zwalniający. Już widać znowu następny. Także no te progi akurat tutaj są mądre, bo na takim nowym asfalcie to podejrzewam, że amatorzy szybkiej jazdy i ciężkiej nogi mogli tutaj trochę szaleć. Ale tak jak widzę, no fajnie, że jest zrobione, ale no, nie ma chodników, nie ma poboczy. Szkoda. Szkoda, że... Ale tak jak mówiłem już wcześniej, chyba te drzewa zostały wycięte. Zobaczymy ten odcinek z tymi drzewami, który był taki strasznie wąski. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. Kiedyś na ulicy Zamczysko bodajże były 2 czy 3 progi zwalniające, a teraz jest ich chyba już, naliczyłem, z 6. Tu był ten odcinek z tymi drzewami, drzewa zniknęły. No i to jest tutaj naprawdę na plus, uważam. Jest dużo bezpieczniejsza ta droga niż kiedyś była. Zobaczymy, jak daleko jest ten asfalt zrobiony, ale podejrzewam, że chyba aż do samego Fordonu jest ten nowy dywanik położony. Zbliżamy się do osiedla Esculapa. Tutaj też została ulica Sybiraków utwardzona z ażurów, ale nie będę dublował filmików i nie będę nagrywał znowuż tego samego, bo już pokazywałem Wam łódzką, pelikanową. Tutaj też czytałem ostatnio bodajże w gazecie wyborczej, że też ludzie z tych ażurów za bardzo nie są zadowoleni. No i dojechaliśmy do ulicy Pod Skarpą. Także całe Zamczysko jest z nowym asfaltem. Ulica Pod Skarpą, no to tak Zamczysko wyglądało. To możecie sobie zobaczyć,
jaka jest różnica, jak trzęsie autem, łata na łacie. Tak jak powiedziałem, no ten mój kanał na YouTubie, on ma być kanałem informacyjnym i staram się, jeżeli jest coś dobrze zrobionego w mieście, to staram się też pochwalić włodarzy. Tu nie chcę opierać tego kanału tylko i wyłącznie na krytyce. Dlatego też dzisiejszy ten film, ulica Zamczysko, duży plus dla zarządu dróg i dla pana prezydenta. Naprawdę super temat, że została ta ulica w końcu wyremontowana. Ale tak jak mówiłem, pół metra szersza nie zaszkodziłoby to, a dużo by to też pomogło. Na plus też wycinka drzew, które w skraju jezdni rosły. No i szkoda, że nie ma chodników. To jest akurat tutaj minusem. O, tu jest to nowe rondo, też już dawno tu nie byłem i tu jest najprawdopodobniej Matki Teresy z Kalkuty. Także skręcimy sobie w prawo. Jak już tutaj jestem, to też nagram filmik ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Kiedyś tutaj była droga taka polna, nie było takiego typowego przejazdu. I z tego co kojarzę, to wyjedziemy przy Auchan. No także tu się to osiedle zmienia na plus. Bardzo dobrze. Duży potencjał jeszcze, bo mamy tutaj bardzo dużo jeszcze terenu niezabudowanego i zrobienie tutaj tej drogi spowoduje też, podejrzewam, że deweloperzy, miasto zacznie też tutaj te działki udostępniać pod jakieś budowy i osiedle się rozrośnie. No tak jak mówiłem, dojeżdżamy w tej chwili już do Auchan. Już widać tutaj z daleka. Mamy centrum onkologii po lewej stronie, także też tutaj dojazd z Zamczyskiem dla pacjentów jest też tutaj dużo, dużo lepszy, bo można też do centrum onkologii dojechać od strony Zamczyska, od strony Osielska. Dobrze, pozdrawiam z tego miejsca, na tym kończę mój filmik, Adam Goździewski. Śledźcie dalej, następne filmiki oglądajcie, subskrybujcie. I dobrze też jakbyście lajkowali i udostępniali znajomym dalej. Pozdrowienia, Adam Goździewski.